Cześć, jestem Lucja, serdeczne przywitanie, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zobaczymy, co polscy raperzy myślą o społeczności LGBT, jednym z najpopularniejszych polskich raperów. No i tyle, jeśli chcecie więcej filmów tego typu, to dajcie łapkę, 8 łapek za kolejny odcinek, a my już lecimy. Jedna tabletka to dopiero start, odlot po MK jak jetlag, przyspieszył mój czas. Malik Montana w trakcie Q&A na pytanie, czy jest tolerancyjny w stosunku do społeczności LGBT, odpisał: poznałem najlepsze kobiety, najlepsze restauracje, najlepsze perfumy i ubrania dzięki osobom LGBT. Nie oceniamy ludzi przez orientację, wyznanie, pochodzenie czy wygląd. Albo jesteś spoko, albo nie. No jak zwykle Malik, szczyt hipokryzji. No tak Maliku, wcale nie patrzysz na kogoś pochodzenie, stan materialny czy wygląd. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi. Ej, ej, nostalgia. Tak o wiele razy wspominał o swojej tolerancji wobec osób LGBT. Nieraz nawet wsparcie, co ukazał w nucie wujek Dobra Rada. Jak masz dziewczynę, to zabieraj ją na randki. Koleś, jak masz chłopaka, to zabieraj go na randki, okej. W piosence Kabriolety z tego samego albumu Tako również nawiązał do aktualnych wydarzeń w kraju. Ciągle martwię się o młodych Polaków. Jedyny pomysł to się zabić lub spierdolić na zachód. Chociaż w sumie nie, bo się bardzo boisz Arabów, boisz pedałów, boisz wrogów oraz swoich sąsiadów. Schodzę na trzepak na biwak, Jagiełło się zwija jak dywan. A jakby pan władza chciał trzepać, to byłaby zima stulecia. Raz mentalizm nieco kontrowersyjnie wypowiedział się na temat tych osób. Na świecie jest 7,5 miliarda ludzi, których tożsamość seksualna jest dla mnie zupełnie bez znaczenia. Jednak w sytuacji, kiedy mniejszości odbiera się prawo do równego traktowania, przedstawiciele większości muszą zabierać głos. Nie możemy odwracać wzroku i udawać, że nic się nie dzieje. Ja swego zdania w tym odcinku nie chciałbym poruszać, gdyż nie jest to kanał jednak polityczny i nie chciałbym dzielić ludzi. Bonton, savoir vivre, en garçon, jest plus, passé, cliché. Nieco inne zdanie na ten temat ma Rao. Rao zapytano o jego stosunek do LGBT, powiedział, że jest neutralny. Rozumiem, że muszą wyjść na afisz, żeby w końcu ludzie ich zaakceptowali i mieli normalne prawa. Inną sprawą jest to, co dalej robią z tym media. Kurwa mnie przesadna poprawność polityczna, która stała się jakimś dziwnym orężem do cenzurowania treści, ale to oddzielny temat. Ulic, bloku, pośród braci, sióstr, wrogu, pośród hajsu, biedy i rozbitych domów, co dzień się modlimy, ziomuś. Jak sam BDS mówi, jest pierwszym raperem w Polsce, który otwarcie odpowiedział się za LGBTQ+. Pełna nazwa. Mówił to m.in. w nucie 1998 Mam to we krwi. Nie przeszkadza mi chłopak z chłopakiem i nie jestem z lewej czy prawej. Po prostu za miłość nikt nie powinien płać płaczem. Posłuchaj wariacie, jestem wierzący i odmawiam bacie, że jeśli ktoś nie wierzy w Boga lub ma inną wiarę, to nadal jest moim bratem. Czy bardzo często w postach na Facebooku. Jednak nie wiem, czy jedno łączy się z drugim, ponieważ w trakcie przypływu emocji podczas kłótni z Filipkiem zaczął wyzywać go od pedałów. Pedale! Powiedział tolerancyjny BDS, jak mnie nazwałeś? Potem wypisuj sobie śmieciu, kurwa, te posty o tolerancji i tak dalej, a z ciebie wychodzi prawdziwe ja... No jaka jest prawda, nikt nie wie. Często widać hipokryzję ze strony BDS-a i ten populizm, więc no nie wiadomo do końca, jak jest naprawdę. Nie wiem, choć się domyślam. Nie zrobię! Czemu mamy nierówne szanse, kiedy mamy wspólny cel? Boże, powiedz, jak żyć naprawdę. Chrześcijański raper Tau, wcześniej Medium, powiedział na przykład, że to palenie się lasów w Australii jest skutkiem tego, że Australia promuje LGBT i przeróżne ideologie niszczące moralność człowieka. Czyli sugeruje, że LGBTQ+, pełna nazwa, nie jest zbyt fajne. Mówił też, że jest to poprzez legalizację małżeństw homoseksualnych oraz zmiany prawa aborcyjnego. Tau krytykował również kartę LGBT+. Powiedział, żarty się skończyły, krew się gotuje w żyłach, święci się przewracają w grobach i bohaterowie polscy. Ostatnio raper zmienił chyba trochę poglądy, ponieważ jeden z koncertów z nowej trasy koncertowej odbędzie się właśnie w klubie przyjaznym dla LGBTQ+, pełna nazwa. Ogólnie widzowie to tyle. Było jeszcze informacji o naprawdę wielu raperach, było na przykład o Solarze, Białasie, ale oni wszyscy mają dość podobne poglądy, że póki ktoś
nie robi krzywdy, nie wpycha nam swojej ideologii do naszego życia, no to nie ma problemu. I tak naprawdę większość raperów tak uważała z tych, których nie wziąłem, a chciałem trochę inne przypadki, może trochę ciekawsze opinie, jeśli chodzi o to. No jak widzicie, czasy się zmieniają. Kiedyś takiego kogoś jakiś raper by zbił na ulicy. Dzisiaj polska rap scena jest już bardziej tolerancyjna. No i w sumie dobrze. No i to tyle na ten odcinek. Ja już się z wami wszystkimi żegnam. No i piszcie, czy chcecie więcej właśnie tego typu odcinków takich reportażowych, a ja już się z wami żegnam. Do następnego. Nara. Ty szanujesz ludzi za to, jakie mają zegarki. Ja szanuję samotne matki, nie piję z VIP-ami i nie palę trawki, bo wszedłem do branży z tej jadki. Te same dziewczyny, w których się kochałem, to dzisiaj dziewczyny, co nie mają gracji. Poczytaj poezję lub idź do muzeum i przestań wysyłać chłopakom obrazki, mała! Stać cię na więcej, trzymam ciśnienie, choć stać mnie na Bentley, stać mnie na Bentley. Mało lat mi pisze, że moja muzyka pomogła, kiedy stracił tatę na pętli, więc nie mogę kurwa go zawieść, więc nie śpam jak obsranie, co jak cię że jestem wulgarny, to powiedz po teraz. Udajesz! Jestem dumny, że jestem Polakiem. Nie przeszkadza mi chłopak z chłopakiem. I nie jestem z lewej czy prawej. Po prostu za miłość ich nie powinien płacić płaczem. Posłuchaj wariacie, jestem wierzący i odmawiam pacierz. A jeśli ktoś nie wierzy w Boga lub ma inną wiarę, to nadal jest kurwa mym bratem. Czterech typów, dwie gazówki i gaz, tylko po to by spokojniej spać. Są na świecie ludzie, którzy chcą mnie zabić. Jeśli przyjdą bracie, celuj im w twarz. Czterech typów, dwie gazówki i gaz, tylko po to by spokojniej spać. Są na świecie ludzie, którzy chcą mnie zabić. Jeśli przyjdą bracie, celuj im w twarz. Pół życia się bałem, byłem gnębiony zawsze przez silniejszych. W szkole, w rapie, w życiu byłem gnębiony zawsze przez silniejszych. Babcia mówiła mi, że dobro zawsze zwycięży. Oni mnie bili i śmiali się. Range Rover jest pełen pragnienia zemsty.